A nie trzeba mi strzelać. Nie trzeba być strzelać całe, kiedy znałem czyjś człowieka, który przepalił cały hajs na fortepianowy startup. To my też o tym nie mówmy, bo nas wytną. No. Cześć, z tej strony Nikodem. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu The Vision. Dzisiaj w studio jest ze mną Tomek. Z Tomkiem będę rozmawiał o machine learningu. Cześć Tomek. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. A proszę bardzo. Na start może byś opowiedział trochę o sobie. Jasne. No możesz, możesz też podać swoje nazwisko, bo ja nie umiem tak trudnego. Jasne, więc nazywam się Tomek Roszczyniarski. Jestem tutaj jako reprezentant działu programowania, który ostatnio bije duże rekordy popularności, czyli machine learningu. Pracuję w tej dziedzinie od około 10 lat. Przetunelowałem jakby do tych zagadnień z fizyki, gdzie jakby po raz pierwszy zacząłem pracować nad problemami jakiejś analizy danych, numerycznych symulacji, takich rzeczy, co jakby okazało się być bardzo spójne z tym, co teraz w tym machine learningu się faktycznie wykorzystuje do budowania fascynujących algorytmów. Okej, a w ogóle skąd się wzięło takie zainteresowanie, w sensie, żeby tak... Wiesz co, to wszystko się zaczęło właśnie na fizyce. Tam jakby robi się bardzo wiele ciekawych rzeczy, zwłaszcza na pierwszych latach. I jedną z tych rzeczy jest na przykład symulowanie dynamicznych układów chaotycznych, tak zwanych. Obiecałem nie wchodzić za bardzo w szczegóły techniczne, ale mogę powiedzieć jakby przykładem układu dynamicznego prostego, który można przy użyciu współczesnej fizyki symulować, jest na przykład, nie wiem, Ziemia orbitująca wokół Słońca, albo jakaś masa na sprężynie, albo powiedzmy wahadło. To są proste układy dynamiczne. I przykładem skomplikowanego układu dynamicznego jest na przykład, są na przykład dwa ciała orbitujące wokół większego ciała, czyli układ trzech ciał tak zwany, albo dwie masy połączone sprężyną, albo dwa wahadła. I takie układy w bardzo prosty sposób można symulować na komputerze i jakby eksplorować tą ich chaotyczną naturę tak zwaną. I tutaj słowo chaos jest jakby ściśle zdefiniowane matematycznie i to, co się dzieje w trakcie tych symulacji, jest właśnie w pewnym sensie manifestacją tego chaosu, który ludzie badają. No ja się tym trochę zainteresowałem i szybko odwiodło mnie to od tego, co faktycznie fizycy robią z tymi zagadnieniami. Zacząłem po prostu jakoś próbować się programistycznie dostać sobie rozrywki tymi wszystkimi sprawami. No i to skończyło się tym, że zacząłem pracować nad symulacjami podwójnego wahadła, które w jakiś sposób miało wydawać z siebie dźwięki i w ten sposób chciałem tworzyć muzykę generatywną tak naprawdę, czyli wykorzystać ten chaos i jakoś go spróbować zaprezentować w formie dźwiękowo-muzycznej, co zaowocowało bardzo prymitywnymi filmikami, które wrzucałem w tamtym czasie na YouTube. Miałem swoje chwile chwały, kiedy na przykład jeden z takich filmików osiągnął, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń, coś takiego. Ładnie. Gdzie właśnie układ trzech ciał w takim chaotycznym ruchu grał w pewnym sensie na flecie, czy coś w tym stylu, co jakby nie jest najbardziej ambitnym kinem, jakie można znaleźć na YouTubie. Ale brzmi interesująco. A jest wręcz fascynujące, jak dla pewnej grupy ludzi. No i faktycznie znalazła się na to jakaś widownia. No jakby, wiesz, narzędzia, które trzeba opanować, żeby coś takiego zrobić, zupełnie przypadkiem okazało się, że pokrywają się z narzędziami, które teraz są bardzo potrzebne do budowania jakichś bardziej złożonych, nie wiem, deep learningowych czy machine learningowych rozwiązań. Okej, no właśnie tutaj chciałem zapytać o to, co tutaj pojawiły się takie dwie nazwy, deep learning, machine learning, jasne, sztuczna inteligencja, jakieś big data. Jaka jest różnica między tym wszystkim? Czy to jest po prostu kilka różnych określeń na to samo? Znaczy, w pewnym sensie, zależy z jaką chcesz rozdzielczością na to patrzeć. W pewnym sensie w tym momencie jak najbardziej to wszystko jest to samo. Jakbyś chciał bardziej detalicznie w to wchodzić, no to machine learning obejmuje wszystkie metody uczenia maszynowego, czyli gdziekolwiek, gdzie masz algorytm, który jakby na podstawie jakichś danych, które pokazujesz, uczy się je, nie wiem, w jakiś sposób coś z nimi robić, klasyfikować, rozpoznawać, czy jakoś sortować. Deep learning z kolei jest jakby poddziedziną tego wszystkiego, gdzie algorytmy buduje się w bardzo konkretny sposób, gdzie sposób trenowania tego algorytmu jest oparty o głębokie sieci neuronowe, tak zwane, i o tak zwany
algorytm wstecznej propagacji błędu. To jest dosyć... Już zaczynają jakieś trudne tematy. Trochę trudne tematy. Z drugiej strony, wiesz, z punktu jakby poziomu matematyki, jakiej się oczekuje od tego, że inżynierowie programowania powinni mieć opanowany, to jest ciągle bardzo proste. I jedyne, co tam trzeba tak naprawdę zrozumieć z matematycznego punktu widzenia, to jest mnożenie macierzowe, pochodna, no i w sumie tyle tak naprawdę. To też jest takie pytanie, które chciałem zadać, no. Bo pamiętam taki mój pierwszy kontakt, jak już zacząłem pracować jako programista z właśnie machine learningiem. Było coś takiego, że wybrałem się na jakiś event w Warszawie dotyczący PyData. PyData się tak nazywał. I tam właśnie wszystkie wykłady, które były przedstawiane, dotyczyły machine learningów i wszystko opierało się matematyce. Matematykę. Bardzo dużo było właśnie takich pokazanych wzorów trudnych, jakichś macierzy, całek, pochodnych. Zastanawiałem się wtedy, jak bardzo taki programista musi znać się na matematyce. To zależy tak naprawdę jakby od szczególnego problemu, na którym chciałbyś pracować. Większość tych rozwiązań, które ostatnio są bardzo popularne, nie wymaga bardzo zaawansowanej wiedzy matematycznej, przynajmniej w mojej opinii. To, czego mogłeś doświadczyć na takiej konferencji, może się wiązać jakby z podejściem ludzi pracujących na uniwersytetach do takich rzeczy, którzy jakby, wiesz, oni tak naprawdę są rozliczani z ilości publikacji, które wygenerują, z ilości wizyt na konferencjach i z ilości slajdów, jakie mają na swoich wykładach, co niekoniecznie jakby przekłada się na to, że oni faktycznie potrafią albo mają doświadczenie w budowaniu jakichś rozwiązań, które działają i coś robią konkretnego z tymi algorytmami. A z drugiej strony też oczywiście jak najbardziej dużo ludzi faktycznie próbuje używać względnie zaawansowanej matematyki, żeby opisywać to, jak te algorytmy działają, jak lepiej nimi sterować i jak pozyskać więcej kontroli nad tym, co robią. Ale tak z pragmatycznego punktu widzenia to rzadko kiedy jest tak, żeby ktoś faktycznie musiał strzelić jakąś całkę, żeby zoptymalizować algorytm, nie? To się tak się w ogóle nie zdarza. Mówiłeś tutaj, że masz do czynienia z tym tematem już jakieś około 10 lat. Mhm. Jak byś ocenił rozwój tej technologii? Bo ogólnie wydaje mi się, że taki machine learning nie jest jakiś bardzo, w sensie, przepraszam, nie jest, już jest popularny, ale powiedzmy tak 10 lat temu to było takie, znacznie było mniej o tym mówione i mniej chyba osób, mniej ofert pracy związanych w ogóle z takim tematem. Jasne. To na pewno, jeśli chodzi o możliwość pracy w takiej przestrzeni, no to w ostatnich latach to w ogóle eksplodowało i teraz jakby z każdej strony ludzie dzwonią i szukają ekspertów od machine learningu. 10 lat temu wyglądało to prawdopodobnie dużo inaczej. Ja też jakby dopiero zaczynałem wtedy swoją przygodę z programowaniem, więc jakby każda możliwość doświadczenia zawodowego była wiesz, trudna do pozyskania. Zwłaszcza, że nie miałem tak naprawdę żadnego doświadczenia ani oficjalnej edukacji, tylko przychodziłem do tego wszystkiego jako fizyk, który kiedyś zaprogramował podwójne wahadło, które gra na flecie. Nie? To nie jest... Znaczy, w tym momencie to już jest dobry element na rozmowach rekrutacyjnych, ale 10 lat temu nie bardzo. Trochę nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jak rynek pracy wyglądał dokładnie 10 lat temu. Wydaje mi się, że około 5 lat temu przynajmniej faktycznie zaczął się ten boom na te rzeczy i zwłaszcza duże firmy zatrudniały niemal kogo leci, żeby tylko zbudować swój dział sztucznej inteligencji, w cudzysłowie. Często w ogóle nie patrząc na to, czy to, co robią, ma jakikolwiek sens. Byłem też w takich miejscach. No jestem w stanie to uwierzyć, bo tak. Kojarzę projekty, które pojawiały się u nas w korporacji w tamtym czasie, które też miały właśnie bazować na sztucznej inteligencji. No, co z tego wyszło, to już tam nie będę się chwalił. Tak, no, dokładnie. Więc... Ale bardziej chodziło mi o sam rozwój technologii, bo ja kojarzę, że powiedzmy właśnie te jakieś 6 lat temu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym tak z komercyjnego punktu widzenia, no to tych narzędzi było, wydaje mi się, dużo mniej i właśnie będąc na tej konferencji, wydaje mi się, że wiele osób starało się tworzyć jakieś swoje algorytmy albo jakoś jakieś optymalizacje tworzyć do nich. W tym momencie, jeżeli chodzi na przykład o język Python, to pojawia się bardzo dużo dostępnych gotowych bibliotek. Jasne, nawet tutaj nie tylko chodzi o wzrost dostępnych technologii, ale jakby możliwości, które ludziom udało się zaprezentować, że te algorytmy faktycznie są w stanie uzewnętrznić albo problemy, które da się rozwiązywać. I pod tym względem jakby był bardzo przełomowy moment, kiedy dosłownie rok czy dwa wyniki, jakie ludzie uzyskiwali przy problemach typu klasyfikacja obrazów drastycznie wzrosły. Tak
Znaczy, trzeba by sprawdzić w internecie, albo zapytać ChatGPT, jak dokładnie to wyglądało. Ale właśnie trenując głębokie sieci neuronowe, udało się faktycznie stworzyć algorytmy, które rozpoznawały czy klasyfikowały tam, nie wiem, zbiór obrazków z dokładnością porównywalną z tym, jak robią to ludzie. Znaczy, co też nie jest oczywiste, bo te obrazki na przykład mają, nie wiem, 100 na 100 pikseli i tam masz trzy klasy dla trzech różnych gatunków psa, czy ras psa, przepraszam. I jak ja na przykład na to patrzę, to nie mam pojęcia, czym się różni owczarek niemiecki od, nie wiem, od jamnika, to akurat wiem, ale ale tego typu zagadnienia, nie? Jakby to jeszcze masz obrazek, który ma 100 na 100 pikseli, no i powodzenia z tego typu klasyfikacją. Więc algorytmy też jak najbardziej mają te same problemy i też często klasyfikują coś, co wygląda podobnie jako coś, co nie jest jakby tym, co twierdzą, że jest. Ale to jest właśnie coś, co w tamtym czasie, no, wykonany został naprawdę spektakularny postęp pod tym kątem tego, jak dużą skuteczność te algorytmy miały. No i wtedy się posypało, zaczęły się pojawiać projekty, które celowały w samojeżdżące samochody, no bo jakby możliwość rozpoznawania tego, co komputer widzi na jakimś obrazie, jest jakby fundamentalna dla tego, żeby móc montować taki, czy skonstruować taki samochód. Oczywiście chodzi o to, żeby, wiesz, rozpoznać, gdzie są piesi, gdzie są inne samochody, gdzie są znaki, gdzie są światła. To są wszystko jakby problemy klasyfikacji obrazu, nie? I, ponieważ nagle okazało się, że mamy algorytmy, które pozwalają ten problem rozwiązywać algorytmicznie z bardzo wysoką skutecznością, porównywalną do ludzi, no to ludzie uwierzyli, że będą w stanie zmontować, skonstruować samochody, które korzystają z tych możliwości i po prostu same jeżdżą przez świat. Teraz już powoli możemy obserwować, jak to się skończyło. No i jakby Tesla ze swoim FSD czy inne rozwiązania tego typu faktycznie, no, coś robią. Jest to cały czas świat pełen kontrowersji i wielu ludzi się zastanawia, na ile to jest tylko sprytny marketing, a na ile faktycznie to jest autopilot czy samojeżdżący samochód. No ale już nawet sam fakt, że możesz jechać w korku w takim samochodzie i nie musisz faktycznie za każdym razem wciskać gazu. Jak jeszcze jeździłem samochodem, to byłoby dla mnie naprawdę zbawienne doświadczenie, gdybym mógł siedzieć w korku i sobie, nie wiem, czytać książkę albo... Myślę, że tak. Na komputerze. No tak, to są takie właśnie momenty, kiedy człowiekowi najbardziej się nudzi, a tak, jednocześnie nie może sobie pozwolić na to, żeby się rozproszyć. No może rozproszyć tak, ale że dalej musi jednak uważać i jakąś akcję podejmować. Mówimy o Tesli, o samojeżdżących samochodach i no nie sposób się nie odnieść do tego, co wiele osób myśli o sztucznej inteligencji, zwłaszcza po tym, jak obejrzała film Matrix. Czyli zawładnięcie światem przez sztuczną inteligencję. Co o tym sądzisz? Kiedy to nastąpi? Kiedy będą rządzić nami roboty? Tak, kiedy zrobią z nas baterie. Znaczy, o to, że zostaniemy bateriami dla komputerów, bym się nie martwił. Prędzej, że zostaniemy jednostkami obliczeniowymi dla komputerów. I to jakby będziemy je karmić danymi, żeby one mogły robić to, co chcą robić. Co w pewnym sensie, jak się zastanowisz, już się dzieje. Mhm. Jeśli na to spojrzysz z tej strony. To jest, wydaje mi się, dużo bardziej filozoficzne pytanie. Można by się zastanawiać nad przyszłością tego wszystkiego. Moja intuicja jest taka, że to, co obserwujemy teraz i rozwój technologii w tym kierunku, to jest jak najbardziej pozytywne doświadczenie dla ludzkości, że jeżeli to zostanie wykorzystane do jakichś niecnych celów, to nie dlatego, że pozyska świadomość i zapragnie władzy nad światem, tylko dlatego, że jakiś narcystyczny socjopata przejmie kontrolę nad tymi algorytmami, zrobi z nimi coś niekoniecznie odpowiedzialnego. Więc osobiście nie boję się, że nagle zaczną wyskakiwać przybywające z przyszłości terminatory, żeby kogoś porwać, a nic takiego. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, bo... Tak, no nie, chciałem się po prostu tutaj odnieść do tego, bo czasami jeżeli mamy do czynienia z osobą nietechniczną, to... No. To ona może mieć takie obawy, że właśnie ta sztuczna inteligencja zbyt szybko się rozwija i ludzie czasami obawiają się właśnie tego, że samochody będą same jeździć, mhm, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś robotami, które nagle pozyskały świadomość i stwierdzą, jasne, że one chcą żyć. Znaczy, wiesz, takiego bardziej społecznego punktu widzenia, to ja myślę, że można na to patrzeć jako na kolejny krok w rozwoju technologicznym ludzkości, czy naszej wspaniałej cywilizacji, nie? No bo w pewnym sensie próba automatyzacji wszystkiego to jest jedna z rzeczy, którą ludzie próbują robić tak naprawdę od zawsze. Już nawet, nie wiem, takie rzeczy jak
zaprzęgnięcie wołu do roli, można patrzeć tak na optymalizację orania pola, nie? Coś takiego, czy automatyzację orania pola. Potem na prasę Gutenberga możesz patrzeć jak na automatyzację pisania. Nie wiem, ciężko nie wspomnieć na przykład o zmywarce do naczyń, czy samoodkurzających odkurzaczach. Mhm. To są wszystko rzeczy, które po prostu pomagają nam budować wokół siebie lepsze miejsce do życia, nie? No i to pod tym kątem sztuczna inteligencja jak najbardziej wpisuje się jako kolejny krok, który ludzie próbują dodać do tego spisu niesamowitych osiągnięć, jak właśnie zmywarka do naczyń. Tylko bardziej zamasowany zmywarkę do naczyń. Kiedy będzie robot, który będzie wkładał, zbierał brudne naczynia po mnie i będzie przenosił je ze zlewu do zmywarki? Więc to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dużo ludzi inwestuje dużo czasu i funduszy w tym kierunku, żeby faktycznie zapanować nad tą sztuczną inteligencją, czy algorytmami, które są w stanie na poziomie takim jak ludzie, w jakiś sposób wchodzić w interakcję z otoczeniem, jak właśnie, nie wiem, podnieść szklankę, czy odnieść talerz, co okazuje się być bardzo trudnym. Do tego stopnia, że nawet jak masz jakieś, nie wiem, stanowiska w fabryce, na gdzie jakaś osoba po prostu coś przekłada z miejsca na miejsce, to jest coś, co bardzo trudno zautomatyzować i jest cały czas no nisza w pewnym sensie. Nikomu się jeszcze nie udało tego dobrze zrobić. Tutaj to jest zarówno problem mechaniczny. Co znaczy dobrze zrobić? W sensie, żeby skuteczność osiągnąć 100%? Czy... Żeby osiągnąć skuteczność porównywalną z ludźmi. Nie? W sensie, okay. Jak na przykład dasz człowiekowi, nie wiem, kupę 100 talerzy i poprosił go, żeby przeniósł te 100 talerzy 2 metry obok, to jest duża szansa, że nie stłuczy ani jednego. Mhm. I teraz zbudowanie robota, który będzie w stanie zrobić to samo, nawet jeżeli to będzie jedyna rzecz, którą ma robić, to nie jest proste zagadnienie. Nie? Jak gdyby ten robot jeszcze miał mieć możliwość, żeby zanieść nie tylko 2 metry obok, ale też na przykład, nie wiem, do pokoju obok, no to już jest w ogóle inny problem, który no w przypadku samych talerzy to by się jeszcze dało zrobić, ale jak zaczynasz myśleć o rozwiązaniach, które są jakoś uogólnione do tego typu przedsięwzięć, które robot miałby podejmować, no to zupełnie leżymy w pewnym sensie. To bardzo zależy od problemu, który chcesz rozwiązywać. Mm-hmm, tak, tak. Tak na przykład masz całe magazyny Amazona, które są praktycznie całe zautomatyzowane, nie? I tam przenoszenie pudeł idzie świetnie małym robocikom. Nie? Tylko to jest po prostu wózek widłowy, który jest samojeżdżący. I to samojeżdżący w takim sensie, że nie ma jakby problemu, że jest otoczony jakby samochodami i ludźmi, którzy mają własną wolę na temat tego, co robią, tylko jest otoczony innymi samojeżdżącymi wózkami widłowymi i wszyscy są zsynchronizowani w jednym jakimś serwerze. I to wszystko nie ma problemu. To działa świetnie. Ale gdybyś właśnie chciał zrobić robocika, który na przykład może pracować w kuchni i zmywać, znaczy takie do zmywania naczyń też już jest, ale może na przykład komuś, nie wiem, zrobić kanapkę, zrobić kawę, herbatę, nie wiem, zetrzeć, jak coś się rozleje, no to jest bardzo zróżnicowany zakres funkcjonalności, który on musiałby pokryć, nie? No i na razie nie ma takich rzeczy. Tak się składa, że mieliśmy okazję wcześniej rozmawiać na temat projektu, który tworzysz. O. Jakbyś nam mógł coś więcej o nim opowiedzieć. Projekt jest dosyć skomplikowany do przedstawienia, ale pokrótce chodzi o to, żeby znaleźć jakiś sposób do użycia algorytmów tego typu, które podpadają pod tą kategorię sztucznej inteligencji do tworzenia muzyki i do jakiejś pracy z muzyką. W tym momencie jakby roboczo określam to startupem fortepianowym, ponieważ skupiamy się głównie na muzyce fortepianowej, takiej zbliżonej do muzyki klasycznej i współczesnych kompozycji, które jakby brzmieniowo podpadają w ten sam rejon. Z punktu widzenia tego, co chcemy robić z danymi i z rozwojem algorytmów, chodzi o to, że fortepian oferuje bardzo unikalne możliwości, jeśli chodzi o zapis nagrań czy wystąpień fortepianowych w bardzo specyficznym formacie, który względnie łatwo jest przetwarzać komputerom. Jest tak zwany format MIDI i on zapisuje w stabularyzowanej postaci dokładnie informacje na temat tego, co pianista zrobił z instrumentem. Ludzie, którzy grają na fortepianie i techniki doskonalenia ludzi, którzy grają na fortepianie, są już rozwijane od bardzo dawna, zwłaszcza w porównaniu z innymi rejonami ekspertyzy, jakie ludzie w tym momencie osiągają. I są w stanie dochodzić do bardzo wysokiego poziomu panowania niuansami tego, co robią z klawiaturą fortepianu, co jest w ogólności prawdą dla wszystkich muzyków. Ale w przypadku fortepianu wiemy, że jesteśmy w stanie te dane zapisać w formacie stabularyzowanym. I koncepcja jest taka, żeby potem użyć tych danych do wytrenowania jakichś algorytmów, które
są w stanie osiągnąć porównywalny poziom ekspertyzy w operowaniu w tej przestrzeni niuansów wykonawczych, jak obecnie na przykład ChatGPT czy inne Midjourney przedstawia w przestrzeni panowania tekstem czy obrazem. Tak czysto już z punktu organizacyjnego, no to w tym projekcie udało nam się zaangażować kilkoro pianistów, którzy pomagają właśnie z kolekcjonowaniem tych danych. Nagrali już w sumie ponad 600 godzin czasu spędzonego przy instrumencie, którego będziemy mogli użyć do rozwoju tych algorytmów. A ile potrzebujecie materiału, żeby móc stworzyć, wytrenować? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dopóki coś faktycznie nie uda się zrealizować z tymi danymi. Tak intuicyjnie, gdybyśmy chcieli to porównywać do analogicznych algorytmów, które zostały zbudowane w ostatnich latach na przykładowo na tekście, no to jak ostatnio patrzyłem, to potrzebowalibyśmy około 1000 godzin, żeby móc porównywać się z ilością danych, która została użyta do wytrenowania takiego słynnego modelu, który nazywa się BERT, Bidirectional Encoder, coś tam Transformer, który parę lat temu Google wypuściło jako... To był jeden z jakby kluczowych algorytmów, które doprowadziły do obecnej sytuacji z tym całym GPT, Bingiem i tak dalej. Jednym słowem nie wiemy, drugim słowem powoli zbliżamy się do ilości godzin, która prawdopodobnie pozwoli już faktycznie eksperymentować na tym samym poziomie, o którym myślimy. Jak wygląda praca nad takim tworzeniem takiego algorytmu? To jest tak, że dopóki nie uzbieracie tej ilości danych, macie w ogóle co robić? Możecie coś rozwijać, czy... Jasne. Generalnie proces budowania takich rozwiązań machine learningowych i uczenia maszynowego w ogólności opiera się na tym, że trzeba mieć jakieś dane, które można pokazać tym algorytmom, na podstawie których one nauczą się robić to, co mają robić. Przepraszam, to od razu tutaj się pojawia drugie pytanie. Czy wy musicie ręcznie klasyfikować jakoś te dane? Nie, chwała Panu, w tym momencie nie jest to niezbędne, przynajmniej w koncepcji, którą chcemy rozwijać. To jest tak, że można takich danych użyć w sposób, który sprawia, że one już ze swojej natury zawierają w sobie informacje, które my możemy użyć jako takich klas, które chcemy odtwarzać. W przypadku tekstu to się robi w ten sposób, że na przykład bierzesz jakiekolwiek zdanie ściągnięte z internetu i uczysz algorytm, który będzie zgadywał, jakie słowo ma być w środku tego zdania. Więc takie dane jak najbardziej można wykorzystywać w takiej postaci, w jakiej są. I te spędzanie dużej ilości czasu nad klasyfikowaniem ich w ostatnich latach jakoś w sumie odjechało trochę na drugi plan w tej branży machine learningowej, gdzie to było faktycznie bardzo popularne w tym momencie, kiedy algorytmy, które faktycznie rozpoznawały coś na obrazach, zaczęły działać z wysoką skutecznością, to wtedy wszystkie firmy myślały, my teraz zbudujemy algorytm, który rozpoznaje jabłka i banany, i wszyscy w firmie siedzieli i klasyfikowali, to jest jabłko, to jest banan, to jest jabłko, to jest banan. W jaki sposób zbieramy te dane? Nie musimy już ich klasyfikować, na szczęście. A jak w tym czasie wygląda, w trakcie zbierania danych, jak wygląda praca nad rozwojem samego algorytmu? Jest to ścieżka przez cierpienie zawsze. I jest parę rzeczy, które trzeba zrobić. Trzeba jakby napisać oprogramowanie, które na przykład dostarcza, czy przygotowuje w jakiś sposób dane, które chcesz tym algorytmem faktycznie obrabiać. Musisz zastanowić się, jaki problem dokładnie twój algorytm ma rozwiązywać. Jakby co ma być celem trenowania tego modelu, który chcesz sprawdzać, czy udaje ci osiągnąć. Musisz zdefiniować, czy zrozumieć metryki, jakie chcesz monitorować i mierzyć w tym procesie. No i koniec końców musisz też faktycznie zaproponować jakąś architekturę modelu, który chcesz wytrenować, żeby to robił. I potem jeszcze musisz napisać kod, który będzie ten proces trenowania przeprowadzał i dbał o te wszystkie metryki, które ustalisz i tak dalej. To jest względnie skomplikowany proces zazwyczaj i naprawdę bardzo dużo ludzi cierpią podczas jego przeprowadzenia i popełniają też bardzo dużo błędów, które często są fatalne i często się zdarza, że ktoś komuś się wydaje, że zbudował wspaniały algorytm, który rozwiązuje jakiś problem, tylko po to, żeby po 3 miesiącach pracy się zorientować, że popełnił jakiś fundamentalny błąd na samym początku i tak naprawdę jego algorytm nic nie rozwiązuje, tylko na przykład zapamiętuje cały zbiór danych, który mu przedstawił albo coś w tym stylu. Okay.
Czasami jak się tworzy produkt, to no. też jest związane, tak jak na przykład mieliśmy ostatnio ze startupami. Ktoś tworzy nowy produkt, wpadł na fajny pomysł, ale w trakcie tworzenia dochodzi do wniosku, że no, tu się rozmija z wymaganiami klienta albo coś takiego, no i tak naprawdę jesteś w stanie ubić w trakcie trwania, w sensie tworzenia tego projektu, dojść do wniosku, że on już będzie beznadziejny albo że trzeba go przerwać, nie ma sensu. Jasne. I zastanawiam się, jak to jest u was, przepraszam, u was, w sensie jak to jest z tworzeniem algorytmów do machine learningu, czy też tak może być, że w trakcie wyjdzie, że coś jest nieosiągalne albo w ogóle nierobialne, albo druga sytuacja, czy zdarza się tak, że na przykład tworzysz, wydaje ci się, że masz fajnie stworzony algorytm, fajnie stworzony projekt, mhm. ale uzbierałeś tą ilość wyjściową danych i okazuje się, że nagle nie, że to, co stworzyłeś, nie ma sensu. Wydaje mi się, że trzeba tutaj spojrzeć na ilość faktycznie, czy ilość produktów, które faktycznie w jakiś sposób dostarczyły rozwiązania oparte o machine learning, których wydaje mi się, że jest no, bardzo mało, biorąc pod uwagę, jak dużo ludzi się tym zajmuje, jak dużo firm próbuje zrewolucjonizować jedno i drugie przy użyciu sztucznej inteligencji. W tym momencie takich faktycznie działających produktów, z których ludzie regularnie korzystają i które robią coś fajnego, prawie w ogóle nie ma. Tak naprawdę można je wymienić na palcach półtorej ręki w przybliżeniu. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli ludzie nie zdają sobie sprawy, że to, co próbują zrobić, nie ma prawa się udać, no to koniec końców i tak się nie udaje. Nie? Co oczywiście nie znaczy, że nie warto próbować ani nic z tych rzeczy, tylko to chodzi mi o to, że to jest po prostu bardzo trudne do zrealizowania, zbudowanie produktu, który w jakiś fundamentalny sposób wykorzystuje machine learning na takim poziomie, gdzie faktycznie jest to skomplikowany algorytm, który wymaga złożonego procesu trenowania i jest, nie wiem, a oparty o bardzo dużej ilości danych, to jest naprawdę bardzo rzadka sytuacja. I tak jak w tym momencie, w tym świecie ChatGPT, to jest raptem parę jednostek naukowych, które są w stanie wytrenować taki duży model. Z tych wszystkich jednostek tylko jedna OpenAI ma jakikolwiek produkt, który faktycznie przynosi zyski oparty o ten model. Teraz wokół tego jest oczywiście zbudowanych parę aplikacji, które korzystają z tego API od OpenAI i budują jakieś swoje aplikacje, które też de facto korzystają z tych modeli, które też są oparte o sztuczną inteligencję, ale oni nie musieli przechodzić tego całego procesu budowania modelu, rozwijania całej tej technologii i tak dalej. Dużym problemem jest to, że ludzie tak naprawdę nie do końca jeszcze wiedzą, do czego tych technologii można użyć. Bo w tym momencie próbujemy zrobić to, co się najbardziej nasuwa, czyli zautomatyzować proste rzeczy, które potrafią robić ludzie, nie? Jak pisanie prostych kawałków kodu, czy pisanie esei na temat, nie wiem, na poziomie, jak się nazywa, liceum czy szkoły podstawowej. Okazuje się, że ChatGPT jest tym świetnym, ale to nie oddaje nawet promila wszystkich możliwości, jakie tego typu algorytmy tak naprawdę otwierają i co one będą mogły robić z językiem za najbliższe, nie, 10, 20 czy 30 lat. Tylko problem jest taki, że nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, co będą mogły robić i tym bardziej w jaki sposób budować wokół tego użyteczne produkty. Dodatkowym problemem jest to, że to też jest bardzo drogi poziom wejścia, żeby móc w ogóle konkurować na tym samym poziomie jak właśnie OpenAI czy jakaś inna firma, która jest w stanie zbudować taki model. Nie? Same karty graficzne, które trzeba wynająć, żeby taki model wytrenować, to są koszty, nie, prawdopodobnie milionów dolarów, żeby móc to w ogóle zrobić. Nie mówiąc o koszcie 3 pięter programistów, których musisz zatrudnić, żeby zapanowali nad tymi kartami graficznymi. A co się dzieje z waszą pracą w momencie, w którym już uzbieracie dane? Powiedzmy, że uzbierałeś 1000 godzin gry na fortepianie, masz już jakoś przygotowany ten algorytm. Co się dzieje dalej? Znaczy, tak naprawdę rozpoczynamy dużo wcześniej, przy założeniu, że mamy czas i zasoby. Te eksperymenty z trenowaniem jakichś modeli, które coś mają robić. I w takim bardzo eksploracyjnym przypadku, jak w naszej sytuacji, przede wszystkim chodzi o to, żeby znaleźć ciekawe problemy do rozwiązania przez te algorytmy. A w przypadku gry na fortepianie i tego formatu MIDI, o którym rozmawiamy, no to jest bardzo wiele możliwości na temat tego, co można zmusić taki algorytm, żeby robił. Od takich nasuwających się zadań, jak żeby pokazać mu zestaw nut i poprosić, żeby zagrał je jak najpiękniej, tak zwaną, wykonał interpretację dzieła muzycznego,
co jest interesujące, ale z drugiej strony nie jest jakoś super interesujące, no bo jak chcesz, żeby ktoś wykonał interpretację dzieła muzycznego, to najlepiej poprosić pianistę, żeby to zrobił i twoje dzieło zostanie zinterpretowane na bardzo wysokim poziomie. Więc z mojej perspektywy dużo bardziej ciekawe są możliwości, co można by zrobić innego niż takie nasuwające się automatycznie rzeczy. Będziemy próbowali zdefiniować jakieś, nie wiem, podejście algorytmiczne do tej muzyki fortepianowej, które owocuje jakimś, nawet nie wiem jak to nazwać, ale czymś nowym, jakąś innowacją w przestrzeni muzycznej. Nie? To jest trochę tak jak kiedy na początku XX wieku ludzie zaczęli, nie wiem, rozwijać sprzęt elektroniczny, powstały pierwsze lampy elektronowe, takie rzeczy. Nikt się nie spodziewał, do czego ktoś za 20-30 lat użyje tych lamp elektronowych i na przykład zrobi wzmacniacz do gitary i potem powstanie, prawda, Woodstock, Jimi Hendrix i Led Zeppelin będą wykorzystywać pracę tych ludzi z początku XX wieku, którzy zupełnie nie interesowali się muzyką, ani tym bardziej muzyką gitarową, ale mimo wszystko przyczynili się w bardzo znaczący sposób do jakby możliwości, jakie są przed muzykami. I tutaj idea jest po części taka, żeby spróbować podobny proces przejść z tą sztuczną inteligencją i zbudować jakieś narzędzia, czy znaleźć jakieś sposoby eksplorowania tej przestrzeni dźwiękowej, czy fortepianowej w tym przypadku i wyciągnąć z tego coś nowego, coś, czego jeszcze ludzie nie słyszeli, albo coś, co no, też ludziom się spodoba i będą chcieli słuchać i zastanawiali się, o co chodzi, jak to się ma do, wiesz, moich doświadczeń emocjonalnych, do mojej roli w kosmosie i o co chodzi. Kto zagrał ten piękny akord. Okay. Co z teorią, że algorytmy Facebooka, YouTube'a i Google'a i tym podobnych też opierają się o sztuczną inteligencję? To w 100% prawda. Nie jest to... Jakby to jest przynajmniej w mojej opinii jedno z tych właśnie fajniejszych i bardziej kreatywnych rozwiązań, które opierają się o te algorytmy. I jak się na tym zastanowić, to nawet sztuczna inteligencja nie bardzo tutaj pasuje w porównaniu z inteligencją taką, jaką objawiają ludzie. No bo jakby ciężko będzie ci znaleźć człowieka, który będzie w stanie wziąć miliard filmów i znaleźć taki, który najbardziej ci się będzie podobał. To jest zupełnie niewykonalne dla człowieka, ale algorytmicznie można ten problem rozwiązywać i to jest jakby w przybliżeniu to, co robią systemy rekomendacyjne na YouTubie czy innym TikToku. No i to też jak najbardziej jest w tym momencie oparte o deep learning i podejście sztuczno-inteligentne i tak dalej. Jest to też w pewnym sensie bardzo kontrowersyjna dziedzina, no bo ludzie wykorzystują te algorytmy z biznesowego punktu widzenia do tego, żeby przykleić użytkowników na jak najdłuższy czas do monitora, wyświetlić im jak najwięcej reklam. Jakby pod tym kątem ten algorytm jest trenowany i to jest jakby jego główny egzystencjalny cel, co jakby można mieć wątpliwości co do, nie wiem, poziomu etycznego, jaki to przedstawia. I bardzo wielu ludzi ma takie wątpliwości i to też jakby tylko ich posty nie są rekomendowane na tych wszystkich platformach, więc łatwo jest jakoś się przegapić. Bo można jeszcze powiedzieć, że to pod kątem tego, jak te algorytmy w pewnym sensie się uczą o nas, to można tutaj rozdzielić jakby dwa aspekty tego uczenia się. Jedno uczenie się to jest faktycznie budowanie algorytmu i tak zwane trenowanie modelu, a drugi no, to jest budowanie reprezentacji użytkownika, którą ten model potem konsumuje, czy porównuje z innymi użytkownikami, czy z kontentem, którym będzie polecał. I teraz ta pierwsza część, to trenowanie modelu, to jest coś, co się dzieje jakby poza aplikacją i to jest coś, co programiści robią w tle na swoich serwerowniach pełnych kart graficznych, a to budowanie reprezentacji użytkownika, no, to jest coś, co w pewnym sensie dzieje się samo, kiedy użytkownik po prostu dostarcza więcej informacji na swój temat systemowi. I to przez to chodzi o informacje takie jak jakieś dane demograficzne, czy takie informacje jak to, co klika, że mu się podoba, czy nad oglądaniem czego spędza więcej czasu, czy tego typu rzeczy. Jak już jesteśmy przy tych domowych sposobach tworzenia modeli, to chciałem zapytać, czy twoim zdaniem taka dziedzina machine learning jest dla każdego? Zakładając, że jestem już powiedzmy programistą i chciałbym wejść w ten świat. Znaczy na pewno każdy może spróbować swoich sił w tej przestrzeni. Ja bym powiedział, że najbardziej do takiej pracy nadają się ludzie z jakimiś ambicjami naukowymi, to znaczy z tym aspektem nauki, gdzie ktoś musi siedzieć całymi godzinami w laboratorium i coś testować i
co zazwyczaj nie działa i trzeba tylko poprawiać, szukać tego, co dokładnie sprawiło, że nie działa i tak dalej. Co z jednej strony brzmi dokładnie jak takie zwyczajne programistyczne debugowanie, ale z drugiej strony odbywa się w tej przestrzeni analizy danych i jakiegoś przetwarzania tych informacji, do którego trzeba pisać dużo kodu. Myślę, że każdy może spróbować. Na pewno też jest bardzo wiele różnych aspektów, które można wyodrębnić z tej całej pracy i próbować jako programista przebranżowić się na ten konkretny aspekt. Nie? W zależności od tego, w czym się teraz ekspertyzujesz, aplikacje oparte o machine learning potrzebują też bardzo dużo infrastruktury dookoła tego modelu, która jest niezbędna, żeby taki model w jakiś sposób, nie wiem, doprowadzić do działającej aplikacji. Nie? Co to znaczy? Jest na przykład cały teraz bardzo popularny nowy typ stanowisk, który się nazywa MLOps. No to jest coś jak DevOps, tylko dedykowany rozwiązaniom machine learningowym, gdzie właśnie ci ludzie pomagają zarządzać, nie wiem, maszynami w chmurach i ogarniają te, czy to karty graficzne, czy jakieś inne systemy do przetwarzania tych danych. Nawet takie rzeczy jak budowanie chociażby aplikacji, które pomagają w jakiś sposób zarządzać danymi, których się używa do budowania tych algorytmów. To jest znowu coś, co de facto jest takim zwykłym programowaniem, w cudzysłowie, ale z drugiej strony nie jest to produkt, nad którym pracujesz, nie jest wtedy kierowany pod końcowych użytkowników, tylko jest na przykład jakimś wewnętrznym narzędziem, którego się używa do tego, żeby lepiej zarządzać danymi i móc jakoś kontrolować to, co dokładnie tym algorytmom będziecie przedstawiać. Jeśli chodzi o ten aspekt faktycznie wymyślania modeli i budowania od zera całego rozwiązania, no to jest to, co ma najwięcej wspólnego z takim procesem czysto naukowym, gdzie, przynajmniej w moim rozumieniu, gdzie musisz zdefiniować jakiś problem, zebrać jakieś informacje empiryczne na jego temat i próbować zamodelować je matematycznie czy statystycznie, czy w tym przypadku uczeniem maszynowym. No jeżeli to jest coś, co dla kogoś brzmi jak fascynująca forma spędzenia czasu, to jak najbardziej polecam. Jakie języki to najlepiej było znać, chcąc wejść w taki świat? Sam machine learning jest w tym momencie niemal w 100% zdominowany przez Pythona. Jest parę bibliotek czy frameworków, które są bardzo popularne w tej przestrzeni, jak PyTorch czy TensorFlow, czy ostatnio jakieś cała masa innych, czy może nie cała masa, ale dwa albo trzy inne, które też w jakiś sposób, nie wiem, pozwalają wykorzystywać karty graficzne do wykonywania, nie wiem, różniczkowalnych operacji, co jakby jest podstawą tych deep learningowych rozwiązaniach. Oprócz tego ostatnio pojawia się na przykład Rust, wchodzi czasem na scenę machine learningową, ale nie pod kątem budowania algorytmu czy rozwoju tych modeli samych w sobie, tylko na przykład, że szybciej przetwarzać dane, jakieś, nie wiem, tokenizować tekst czy coś w tym stylu. To ostatnio ludzie zrobili po prostu wreszcie rozwiązania, które działają dużo szybciej niż w Pythonie, no i teraz wszyscy z nich korzystają. Czasem można znaleźć jakichś fanatyków, którzy na przykład próbują robić machine learning w R albo w innej skali. Ja ciągle czekam na jakiś udany projekt, który zademonstrowałby sensowność takiego rozwiązania, ale są ludzie, próbują. Ostatnio ktoś nawet widziałem, napisał w Fortranie jakąś implementację GPT. Jakby. Teoretycznie wszystkie te języki są kompletne w sensie Turinga, więc można nawet w Excelu budować głębokie sieci neuronowe, jak ktoś ma czas i ambicje. Czy masz jakąś taką swoją największą ambicję, jakiś taki projekt, który chciałbyś stworzyć związany z machine learningiem? Znaczy z punktu widzenia tego, co próbujemy robić z moim startupem fortepianowym i z poszukiwaniem sposobu na użycie tych algorytmów do jakiejś innowacji muzycznej, no to oczywiście zrobienie jakiejś faktycznej innowacji muzycznej byłoby spektakularnym sukcesem, ale z drugiej strony tak naprawdę dużo większym sukcesem byłoby zbudowanie jakiejś instytucji, w której tego typu przełomy są możliwe. I tak jak teraz mamy właśnie firmy typu OpenAI czy DeepMind, które zrzeszają całą masę mądrych ludzi i pozwalają im pracować nad bardzo trudnymi problemami i o dziwo faktycznie produkować rozwiązania tych problemów. To jakby dokładnie coś w tym stylu byłoby na pewno, nie wiem, jednym z celów prowadzenia tego typu projektu, nie, żeby doprowadzić do sytuacji, w której jest miejsce, gdzie ludzie mogą eksplorować tego typu pomysły i
próbować zrobić coś ciekawego. Tomku, dziękuję, że zgodziłeś się wpaść do nas i opowiedzieć tutaj o tym temacie. Z mojej perspektywy to jest bardzo interesujący temat, także fajnie tutaj wiele kwestii mi wyjaśniłeś. Ogólnie no, machine learning, AI, cała ta technologia jest stosunkowo młoda, więc jeszcze się będzie na pewno szybko rozwijać w najbliższych czasach, więc może za 5 lat się spotkamy, opowiesz coś więcej, pokażesz, co się zmieniło. Zrobimy update. Jasne, dzięki. Dziękuję również naszym widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji, lajków, komentarzy i trzymajcie się. Widzimy się za miesiąc.